Cześć. Jeżeli do testów dostaję sprzęt, który mnie jara, a przy okazji sprawia, że mój narzeczony z chęcią sięga po odkurzacz i zaczyna sprzątać mieszkanie, to wiedzcie, że coś się dzieje. Dziś będzie kilka słów na temat najnowszego odkurzacza pionowego marki Dreamy, Dreamy Z10 Station. Stację widzicie po mojej prawej stronie. To jest tylko część tego zestawu. Zaraz o wszystkim wam opowiem. Gdy cieszycie kolejny odkurzacz do testów, to chyba znak, że dopadła cię starość. Tak o sobie mówię. Gdy kurier dostarczył mi Dreamy Z10 Station, serio ucieszyłam się jak rzadko kiedy. To bowiem pierwszy odkurzacz pionowy ze stacją ładująco-opróżniającą, jaki przeszedł przez moje ręce. I wiecie co? Jestem z niego bardzo zadowolona. Jasne, poprawiłabym kilka rzeczy, a jeszcze inne dodała, ale w ogólnym rozrachunku to naprawdę świetny sprzęt. Aha, musicie wiedzieć, że mam 3 sierściuchy, w tym 2 kotki długowłose, które z pewnością będą się przewijały na tym materiale. Zacznijmy z grubej rury. Co mnie wkurza w odkurzaczach pionowych? Chyba najbardziej fakt, że regularnie trzeba opróżniać pojemnik na nieczystości. Nic na to nie poradzę. Nie lubię tego robić i już. Zawsze gdzieś po drodze coś się wysypie, co później dodatkowo trzeba sprzątać. No nie i już. Tym bardziej cieszę się, że na rynku pojawia się coraz więcej odkurzaczy wyposażonych w dedykowane stacje opróżniające. Rozwiązanie to dotychczas znane było z odkurzaczy automatycznych, teraz natomiast przenosi się do odkurzaczy pionowych. A mnie to raduje, bo nie dość, że nie trzeba bawić się z opróżnianiem pojemnika na nieczystości, to jeszcze stacja ta automatycznie ładuje odkurzacz. Dreamy Z10 Station przychodzi do nas w dość dużym opakowaniu, w którym umieszczono poszczególne części zestawu. Będę je wymieniać chaotycznie, w kolejności w jakiej rozpakowywałem karton. A zatem, na pierwszy ogień leci podstawa stacji ładująco-opróżniającej. A później, miękka szczotka do twardych powierzchni, elektroszczotka z podświetlaniem LED-owym, główna część odkurzacza, stacja ładująco-opróżniająca, mała szczotka uniwersalna, elektroszczotka do tapicerek i mebli, wąska szczotka szczelinowa, rura oraz stojak na 3 elementy. No właśnie, 3. W zestawie jest 5 różnych nakładek, z czego jedna zwyczajowo połączona jest z odkurzaczem. Dlaczego zatem stojak jest przewidziany na 3 końcówki, a nie 4? No właśnie, dobre pytanie. Instrukcja, tak, zajrzałam do niej, sugeruje, że należy w nim umieszczać krótsze i te lżejsze końcówki. Poszczególne elementy Dreamy Z10 Station wykonane są z tworzywa sztucznego, ale za to bardzo dobrej jakości. Do tego muszę przyznać, że zestaw prezentuje się po prostu świetnie. W moim przypadku stoi w sypialni, bo tylko tam mam na niego trochę miejsca, ale bez problemu komponuje się również z nowoczesnymi wnętrzami salonów. Odnośnie samej stacji trzeba wiedzieć głównie 3 rzeczy. Pierwsza to fakt, że przewód ładujący jest dość długi, nie powinniście mieć zatem problemów z podpięciem jej do gniazdka. Druga, z jednej strony ma magnetycznie montowany ściankę, pod którą skrywa się 2,5-litrowy worek na nieczystości. Trzecia rzecz z kolei jest taka, że aby te nieczystości do worka trafiły, wystarczy odłożyć odkurzacz na miejsce i wcisnąć przycisk. Wtedy dzieje się magia. Odsysanie nieczystości trwa za każdym razem tyle samo, czyli około 15 sekund. Szkoda, że brakuje jakiegoś czujnika, który skracałby ten czas, gdy zaszłaby taka potrzeba. Procesu nie da się skrócić również ponownym kliknięciem. Samo odsysanie nie należy do najcichszych, koty za każdym razem uciekały z sypialni, gdy tylko go uruchamiałam. A jak jest z jego skutecznością? W większości przypadków odsysa nieczystości skutecznie, ale zdarzy się, że część kociej ścierści czy drobinki kurzu osadzą się w jego górnej części. Wtedy warto ręcznie się ich pozbyć, a aby to zrobić wystarczy dostać się do środka pojemnika na nieczystości, zamontowanego bezpośrednio w odkurzaczu. A czasem i tak warto to zrobić, podobnie jak konserwację filtrów. Nie ma problemu, by przemyć część odkurzacza pod bieżącą wodą. Producent chwali się, że jeden worek ze stacji opróżniającej jest w stanie wystarczyć do nawet 90 dni, ale przy moim użytkowaniu odkurzacza i 3 kotach, coś czuję, że uzyskanie takiego wyniku będzie trudne. Jeśli jednak macie mniej sierści i kociego żwirku, zapewne będzie to do osiągnięcia bez większego problemu. No dobrze, a jak Dreamy Z10 Station odkurza? Co najważniejsze, naprawdę skutecznie. Przez zdecydowaną większość czasu korzystałam z niego w połączeniu z rurą przedłużającą i elektroszczotką z podświetleniem LED-owym. Radzi sobie z każdą powierzchnią, począwszy od paneli przez gres na dywanach kończąc. Oświetlenie jest skuteczne zarówno wieczorami, jak i za dnia. Ważniejszy jest dla mnie fakt jednak, że odkuracz nie ma problemu z wyczyszczeniem dywanu z sierści, co, jak pewnie się domyślacie, dla mnie ma kluczowe znaczenie. I tu ważna uwaga. W elektroszczotce z podświetleniem mamy przełącznik, którym warto zainteresować się zwłaszcza, gdy odkurzamy dywany czy wszelkiego rodzaju ziarna i granulki. Odkurzacz wtedy po prostu jeszcze lepiej zasysa nieczystości. Zatrzymam się na chwilę przy odkurzaniu przy krawędziach. Odkurzając na wprost, Dreamy nie jest w stanie usunąć sierści z dywanów. Zostawia ją na szerokość plastiku z przedniej części szczotki, ale już bokiem jak najbardziej jest to możliwe. W odkurzaczu znalazł się silnik bezszczotkowy, który wykazuje pracę na poziomie 108 tysięcy obrotów na minutę oraz akumulator o pojemności 2900 mAh, którego czas pracy zależy od wykorzystywanego trybu. Na najniższej mocy ssania, używanej przeze mnie głównie do odkurzania paneli czy sprzątania na wysokościach, odkurzacz pracował w moim przypadku przez 55 minut. Największy problem mam za
zawsze z odkurzeniem biura, gdzie kociaki lubią spędzać najwięcej czasu, przez co już po kilku godzinach dywan się wręcz zabiela, a po dwóch dniach szkoda gadać. I choć Dreamy Z10 Station na najniższym trybie ssania radzi sobie z sierścią całkiem nieźle, to jednak środkowy tryb był dla mnie optymalny. W takim ustawieniu odkurzacz działał przez około 30 minut. Jeśli jednak będziecie potrzebować maksymalnej mocy ssania, możecie przestawić się na najwyższy tryb działania. Wtedy jednak musicie liczyć się z tym, że odkurzacz rozładuje się po około 10 minutach. Mając jednak do dyspozycji 20 tysięcy paskali, nie może być inaczej. A skąd w ogóle wiadomo, jaki tryb jest ustawiony? Odkurzacz wyposażony jest w czytelny wyświetlacz, który wyświetla najważniejsze informacje, takie jak stan czyszczenia, poziom naładowania baterii i nagromadzenie brudu. Przełączanie się pomiędzy nimi odbywa się z użyciem jednego przycisku. A i ważna rzecz. Podczas odkurzania nie musicie ciągle trzymać palca na przycisku. Wystarczy raz go wcisnąć i zająć się odkurzaniem. Za blokadę spustu odpowiada przycisk na odkurzaczu. Sam odkurzacz ładuje się dość długo, bo około 3 godziny. Jest jednak dobra wiadomość. Akumulator można szybko wymienić, więc jeśli ktoś uzna, że dla niego czas pracy jest niewystarczający, zawsze może to kupić sobie dodatkowy akumulator. Kilka słów należy się jeszcze głośności pracy odkurzacza. W trybie najsłabszym słychać go, ale na tyle, by kot mógł koło niego w miarę spokojnie siedzieć. W trybie pośrednim jest sporo głośniej i w kociej skali już nie do przyjęcia. Natomiast tryb najmocniejszy bez problemu usłyszą sąsiedzi z mieszkania obok. Gdybym miała podsumować ostatnie tygodnie z Dreamy Z10 Station, powiedziałabym, że bez dwóch zdań go polecam. Skutecznie odkurza, zbiera nieczystości do worka w stacji opróżniającej, dobrze wygląda i pasuje do większości wnętrz. A do tego jego konstrukcja sprawia, że odkurzanie zarówno podłóg, jak i wyższych przestrzeni jest wygodne i bezproblemowe. Dreamy chwali swój odkurzacz również za wbudowaną technologię antybakteryjną oraz pięciowarstwowy system filtracji, który ma wychwytywać i eliminować drobny pył i cząsteczki w aż 99,9%. To jednak trudno przetestować organoleptycznie. Czy to wszystko oznacza, że Dreamy Z10 Station to odkurzacz idealny? Oczywiście, że nie. By zasłużyć na to miano, przydałoby się nieco więcej akcesoriów, w tym elastyczna rura, która jest nieoceniona w wielu sytuacjach, jak i elastyczny adapter pozwalający złamać się konstrukcji tak, by móc wjechać odkurzaczem choćby pod łóżko w wygodny sposób. Z rzeczy użytkowych przydałaby się również regulowana długość rury, a także większy akumulator, który jednak, jak sądzę, mógłby negatywnie wpłynąć na ciężar odkurzacza, a przecież w przypadku pionowych odkurzaczy jest to niesamowicie ważne. To wszystko traci jednak znaczenie, gdy pomyślę sobie, jak dobre wrażenie zrobił na mnie Dreamy Z10 Station. Do moich zastosowań i do mojego mieszkania spokojnie wystarcza, a fakt, że kosztuje w momencie publikacji tego materiału 2249 zł, wyłącznie potęguje to dobre wrażenie. Serio. Na temat Dreamy Z10 Station powiedziałam wam już wszystko, co miałam do powiedzenia. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja tymczasem jestem do waszej dyspozycji. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć. Joda, zrobisz cześć? Nie. Pa.